Mąż też jest Albańczyk, więc my jesteśmy w rodzinie podzieleni. Czyli trudne rozmowy z mężem przed tym meczem. Nie rozmawiamy. Jestem właśnie pod hotelem MAK w Tiranie. Tutaj do tego hotelu przyjechali nasi piłkarze, którzy w tym hotelu będą nocować, przygotowywać się, odpoczywać przed najważniejszym meczem w tych eliminacjach. Polska-Albania. Specjalnie dla Was pokrążę sobie po Albanii, po Tiranie, pokażę Wam, jak wygląda to miasto, ale też porozmawiam z kibicami, z Polakami, zapytam o to, jakie mają przewidywania przed meczem Albania-Polska we wtorek w Tiranie. To najważniejsze spotkanie dla Polaków. Bądźcie z nami, oglądajcie Futbologię. Muszę Wam powiedzieć, że piłkarze zbyt dużego spokoju tutaj nie będą mieli przy stadionie. Z jednej strony jest stadion, z drugiej strony jest budowa, kręci się mnóstwo ciężarówek, a tutaj obok kasyna buduje się nowy hotel, więc cicho raczej tu nie będzie. Będzie bardzo ciężko. No, myślę wręcz, że Albańczycy są nieco od nas technicznie lepsi. No, było to widać w pierwszym meczu. Wygraliśmy co prawda 4-1, ale czy byliśmy tą mocniejszą drużyną? No nie wiem. No, po prostu byliśmy bardziej efektywni przy bramce, prawda? Nie zrobiłeś, ale oczywiście wygramy. Nie ma innej opcji. Ale Albańczycy są w wysokiej formie. Ostatnio Węgrów pokonali 1-0. Tak, oczywiście. Mój mąż też jest Albańczyk, więc my jesteśmy w rodzinie podzieleni. Kto wygra? Wiadomo my. Najwyżej mąż będzie spał na kanapie. Czyli trudne rozmowy z mężem przed tym meczem. Nie rozmawiamy. A proszę powiedzieć, jakiego, pani to będzie lepiej wiedziała, jakiego dopingu mogą się Polacy tutaj spodziewać ze strony albańskiej, bo Albańczycy ten kocioł chyba włączą na stadionie. Albańczycy nas kochają i mówią otwarcie mi, że całym sercem są za nami, ale jednak ich ojczyzna to jest ich ojczyzna, ale dopingują. Krótki spacer wokół stadionu, na którym będzie rozegrany mecz Albania-Polska, wystarczy, żeby natknąć się na pierwszy polski akcent. Pomnik Jana Pawła II, postawiony tutaj 3 lata temu, w 2018 roku, na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II tutaj w Albanii. No jest to ciekawostka, szczególnie, że Albania jest krajem większości muzułmańskim. Rozpadało się w Tiranie, dlatego uciekłem po pierwsze pod drzewo, po drugie czapeczka założona, ale zanim skończę vloga, chciałem Wam pokazać jeszcze jeden polski akcent. Fryderyk Chopin, jego pomnik stoi tutaj w centralnym punkcie Tirany. Odsłonięty w 2003 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, a stworzony przez polskiego rzeźbiarza, zdobi tutaj centrum Tirany. Tymczasem uciekamy do hotelu, pracować dla Was nad materiałami. Pisanie, montowanie, działanie nas czeka, dlatego bądźcie z nami. Subskrybujcie nasz YouTube'owy kanał Super Express Sport na YouTubie. Nie obrazimy się za łapkę w górę pod tym materiałem. Bądźcie z nami, lecimy, cześć! His nickname is King of Albania. Did you heard about him? No.